Konferencja jest bardzo interesująca i bardzo potrzebna. To, co pierwszą uwagę moją zwróciło, to fakt, że jest to konferencja czy forum bardzo interdyscyplinarne. Widać to już w pierwszych wystąpieniach, gdzie z referatami, z wystąpieniami zostali zaproszeni reprezentanci różnych dziedzin naukowych, dyscyplin naukowych. I co bardzo istotne, właściwie każdy wykład był uzupełnieniem, dopowiedzeniem pewnych kwestii, które były zasygnalizowane przez poprzednika. Konferencja jest bardzo potrzebna w kontekście wyzwań współczesności, w kontekście starzejącego się społeczeństwa, a równocześnie chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, które powodują między innymi rany, chodzi o choroby cywilizacyjne, są wyzwaniem dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla personelu medycznego, ale również w jakiejś mierze z tymi wyzwaniami, a może przede wszystkim powinni zmierzyć się naukowcy. Podczas dzisiejszej konferencji mogliśmy doświadczyć tego, jak bardzo nauka, rozwój nauki, rozwój technologii w medycynie, jak bardzo jest istotny, by sprostać tym wyzwaniom, które można określić wyzwaniami współczesności, ale również i wyzwaniami w przyszłości. To, co istotne, co wybrzmiało na samym początku, właściwie w takim wykładzie wprowadzającym, moim wykładzie, to kwestia spojrzenia na każdego człowieka, chorego człowieka, przez taki pryzmat tego, kim on jest. Przez pryzmat godności, którą każdy z nas posiada. Kwestia holistycznego podejścia do człowieka i jego leczenia. Czyli nie można traktować chorego jako jednostkę, którą trzeba leczyć, ale trzeba patrzeć na człowieka jako na kogoś, kto potrzebuje całościowej opieki. I tej opieki bezpośrednio związanej z pomocą medyczną, jak też tej pomocy, którą niesiemy w obszarze duchowej. Stoi na stanowisku, że im więcej jest transformacji cyfrowej, im więcej jest technologii w życiu, tym bardziej trzeba zwracać uwagę na ten wymiar humanistyczny, tym bardziej trzeba zwracać na uwagę na człowieka, kim on jest. Że nie jest tylko jednostką chorobową, jest nie tylko człowiekiem, który posiada dolegliwości na ciele, ale potrzebuje tego wsparcia duchowego. Pięknie podjął ten temat, właściwie dokonał pewnego uzupełnienia pan profesor, który występował po mnie, zwracając uwagę właśnie na ten inny wymiar jeszcze życia człowieka, tego dobrostanu, można powiedzieć, człowieka chorego, bardzo często człowieka dotkniętego cierpieniem, dotkniętego bólem, który dzięki spotkaniu z personelem medycznym, dzięki tej serdeczności, którą otrzymuje, nie tylko pomocy medycznej, ale serdeczności, którą otrzymuje od personelu medycznego, zyskuje jakby dodatkowe wewnętrzne siły do pokonania swojej słabości powodowanej chorobą.